Dzięki uprzejmości Sony Center Kielce dzisiaj dociera do mnie ostatni wojownik z serii Xperia X, czyli Xperia XA Ultra. Pamiętamy, że był już w ofercie Sony telefon o nazwie Ultra, Z Ultra. Cieszył się on dość dużym powodzeniem u wielbicieli dużych ekranów. Tutaj mamy jego następcę. Poza największym samurajem, czyli Xperia XA Ultra, mam również u siebie w dyspozycji wszystkie modele z serii X, tak więc myślę, że można kilka słów o nich powiedzieć. Przypominam, że na kanale test.hpl znajdziecie recenzję wszystkich tych telefonów i zanim przejdę do XA Ultra, ponownie kilka słów o serii Xperia X. Nowa seria Xperia X jest to seria, która ma zastąpić Zetki. Zetek już nie będzie, cały czas jest lansowana ta wersja przez zarząd Sony, tak więc ja się jej trzymam. Mamy w tej linii przedstawicieli bardziej zaawansowanych i mamy przedstawicieli mniej zaawansowanych. Bardziej zaawansowani to jest Xperia X i Xperia X Performance, widać od razu po ilości pamięci operacyjnej, po zastosowanych procesorach, po rozdzielczościach matryc aparatów, że jest to linia bardziej wydajna. Charakteryzuje się procesorami Qualcomm Snapdragon 650-820 w Performance. Xperia XA to linia dla mniej wymagających użytkowników. Jest tam użyty procesor Helio P10. Pamięć dostępna dla użytkownika to 16 GB zarówno w XA, jak i XA Performance. Zresztą całą tabelkę z zestawieniami widzicie teraz na ekranie, tak więc można sobie ją dokładnie przestudiować i zobaczyć, czym się te telefony różnią. Cała linia jest spójna, jeśli chodzi o wygląd. Mamy również tutaj podział na X-y i XA. W zasadzie na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie odróżnić X od X Performance. Przy linii Xperia XA jest to już łatwiejsze, ponieważ mamy dwa różne znacząco rozmiary. Głównym trzonem tej linii jest podstawowy wyświetlacz 5-calowy, który znajdziemy w trzech modelach, tylko w Xperii XA Ultra jest to model 6-calowy i zaraz do tego telefonu właśnie przechodzę. Wraz z telefonem otrzymujemy standardową ładowarkę sieciową 5V 1,5A, przewód USB oraz dokumentację. Pora przyjrzeć się Xperii XA Ultra. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to duży rozmiar tego telefonu. No, duży rozmiar ze względu na zastosowanie dużego wyświetlacza 6-calowego rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 i gęstości 360 punktów na cal. Jak widzicie, analogicznie jak to było w modelu XA, ekran otaczają po prawej i po lewej stronie bardzo cienkie ramki. Sam telefon wykonany jest z dość fajnych materiałów, pomimo tego, że na tyle jest użyte tworzywo sztuczne, ale jest ono naprawdę bardzo przyzwoitej jakości. Cała obudowa, czyli boki telefonu, wykonana jest z metalu i to czuć, widać i robi on naprawdę bardzo fajne wrażenie, kiedy ten telefon weźmiemy do ręki. Zachęcam Was do odwiedzania Sony Center, bo tam możecie sobie te telefony pomacać i sami z nimi przez chwilę poobcować. Słuchajcie, jeśli chodzi o złącza i przełączniki, prawa strona to przycisk, którym będziemy telefon wybudzali. Jak widzicie, przycisk standardowy, mały, bez czytnika linii papilarnych, także tutaj tej funkcji nie znajdziemy. Kolejny element to jest regulacja głośności góra-dół i ostatnia opcja to jest przycisk spustu migawki. Od dołu znajdziemy gniazdo USB oraz głośnik, który jest umiejscowiony właśnie w ten sposób. Nie jest to według mnie najlepsze miejsce dla głośnika, niemniej jednak głośnik gra czysto i wyraźnie. Lewa strona to klapka, za którą znajdziemy dwa gniazda, jedno na kartę SIM w formacie nano, a drugie na kartę rozszerzeń pamięci microSD, którą pamięć dostępną dla użytkownika 16 GB możemy maksymalnie o 256 GB rozszerzyć. Na górze telefonu znajdziemy złącze z zestawu słuchawkowego, którego nie dostarcza nam producent wraz z telefonem, ale ten zestaw słuchawkowy, jeżeli już się w niego wyposażymy, będzie również pełnił funkcję anteny, ponieważ urządzenie ma wbudowany odbiornik radia FM. Tył telefonu to, tak jak mówiłem, bardzo fajnej jakości tworzywo sztuczne. Duży plus, nie zostawiamy na nim absolutnie żadnych odcisków palców, nie musimy się tym stresować. Widzimy również dość duży aparat, aparat o rozdzielczości 21,5 megapiksela. Jest to aparat również wyposażony w funkcję detekcji fazy i śledzenie obiektów, tak jak to było w przypadku poprzednich
modeli. Nad dużym wyświetlaczem, o którym już mówiłem, znajduje się również duży, słuchajcie, widzimy duże oczka aparatu, rozdzielczość aż 16 megapikseli i co jest nowością, również na przodzie znajduje się dioda podświetlająca, która będzie nam pełniła funkcję lampy błyskowej. W momencie, kiedy będziemy chcieli wykonywać zdjęcia typu selfie, będziemy mogli je wykonywać w nocy, ponieważ zostaniemy podświetleni właśnie przez tą diodę. Nad aparatem frontowym znajduje się głośnik, przez który będziemy prowadzili rozmowy telefoniczne. Sercem tego urządzenia jest procesor Helio P10. Nie jest to jednostka najbardziej wydajna, jaka aktualnie znajduje się na rynku. W AnTuTu Benchmark uzyskała ona u mnie 48899. Na pewno wymagający gracze nie będą z niej usatysfakcjonowani. Niemniej jednak do takiego codziennego zastosowania, do serwisów społecznościowych, do robienia zdjęć, do przeglądania poczty i stron internetowych, myślę, że bez najmniejszych problemów to urządzenie Wam wystarczy i będziecie z jego żwawości, szybkości działania zadowoleni. Ja podczas tego krótkiego testu nie miałem absolutnie żadnych zastrzeżeń co do wydajności tego telefonu. Urządzenie zasilane jest z niewymiennej baterii, pojemności 2700 mAh. Trochę żałuję, że tutaj nie znalazła się większa bateria ze względu na gabaryty tego telefonu. No, myślę, że producent bez problemu mógłby wmontować tam baterię o pojemności 3, 4, a nawet 5000 mAh. Ze względu na to, że jest telefonem dużo większym, a nie bardziej płaskim niż Xperia X, w której mamy zastosowaną taką samą baterię. Warto również wspomnieć, że w tym modelu aparaty fotograficzne są sfazowane razem z obudową, czyli nic nam nie wystaje, nie musimy się stresować, że ten aparat fotograficzny zostanie przez nas przypadkowo uszkodzony. Aktualnie telefon został przeze mnie przywrócony do ustawień fabrycznych, tak abyście widzieli, jakie elementy są na nim zainstalowane. Podobnie jak w poprzednio prezentowanej serii modeli z linii Xperia X, producent absolutnie nas nie zarzuca żadnymi zbędnymi aplikacjami. Co najważniejsze, również możemy wejść do opcji zarządzaj aplikacjami i te, które nam nie są potrzebne, na przykład Amazon Shopping, w każdej chwili możemy sobie odinstalować, zwalniając tym samym miejsce dla naszych aplikacji i tych elementów, które dla nas są istotne. Również w zakładce, gdzie znajdują się aplikacje od Google, mamy również możliwość odinstalowania tych, które akurat dla nas mogą wydawać się niepotrzebne. Na przykład mogę sobie odinstalować Hangouta i z tym absolutnie również nie ma problemu. Sama aplikacja nie będzie nam funkcjonowała w tle oraz zabierała cennego miejsca w pamięci. Jak już to wielokrotnie powtarzałem, aplikacja do robienia zdjęć jest dość istotnym elementem. Jak widzicie, tutaj mam uruchomioną funkcję śledzenia. Ma ona nam przewidywać ruch danego obiektu, także w danym momencie, kiedy naciśniemy spust migawki, zostanie wykonane zdjęcie o najlepszej jakości. Tu akurat byłem w trybie filmowym, także może trochę niefartownie, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć. Słuchajcie, mamy możliwość doinstalowywania dodatkowych trybów. Mamy kilka preinstalowanych, kilka dodatkowych możemy sobie pobrać zupełnie za darmo ze strony producenta. Mamy również dostępne tryby manualne, gdzie możemy dokładnie sterować wszystkimi funkcjami telefonu oraz korzystać już z predefiniowanych różnych scenerii. Tryb inteligentnej automatyki najczęściej wykorzystywany przez użytkowników, jak widzicie, teraz włączyłem funkcję przewidywania ruchu i w momencie, kiedy robię zdjęcie, ma to tak działać, aby to zdjęcie było zawsze najbardziej możliwie ostre. Jest tutaj zastosowany również autofokus z detekcją fazy, który ma nam bardzo szybko ostrzyć w tym miejscu, gdzie akurat sobie zaznaczymy, że ma być ta ostrość pobierana. Jak widzicie, nawet w momencie, kiedy ja odejdę od tego elementu, który fotografuję i później na niego wrócę, to niejednokrotnie telefon pamięta, że ten element ma być dalej śledzony. Oczywiście, jeżeli to trwa dłużej, no to on automatycznie zapomina, że miał śledzić ten element i będzie czekał na wskazanie innego elementu. Jeśli chodzi o jakość wykonania zdjęć, ten mój test był stosunkowo krótki, jeśli chodzi o ten aspekt. Niemniej jednak akurat okazało się, że w warunkach nocnych, wieczornych mogłem wykonać kilka zdjęć i muszę przyznać, że aparat sobie radzi bardzo pozytywnie przy słabym oświetleniu, także myślę, że i w dobrym, mocnym słońcu nie będzie absolutnie żadnego problemu. Ze względu na warunki atmosferyczne i te opady deszczów, które tutaj u nas ostatnio panują,
No nie mam możliwości wykonania zdjęć przy słonecznej pogodzie, ale zazwyczaj życie nam pokazuje, że jeżeli aparat w takim telefonie radzi sobie dobrze przy słabych warunkach oświetleniowych, to również nie ma problemu przy dobrym oświetleniu. Jak widzicie, również funkcjonuje lampa błyskowa do zdjęć selfie. Tu jest zdjęcie bez lampy, tu jest zdjęcie oświetlone lampą, tu jest zdjęcie, gdzie jestem oświetlony tylko i wyłącznie monitorem, który jest przede mną, co prawda dość dużym, bo 43-calowym, ale jak widzicie, zdjęcia z przedniego aparatu również wychodzą bardzo fajnie przy słabszym oświetleniu. No tutaj już przy pełnym oświetleniu absolutnie nie ma żadnych problemów. Słuchajcie, jeśli chodzi o baterię, ze względu na krótki czas, kiedy mam w dyspozycji ten telefon, nie mogłem się z tym tematem dobrze zapoznać. Zachęcam Was do komentowania, jeżeli już nabędziecie ten telefon, jesteście jego użytkownikami, napiszcie, jak on się spisuje. Zakładam, że Sony jak zwykle tutaj robi dobrą robotę i nie powinno być problemu z jednodniowym utrzymaniem energii w takim telefonie. Mnie przynajmniej zazwyczaj w Sony nie brakowało energii. Niemniej jednak mamy również tryb stamina oraz tryb ultra stamina, gdzie możemy znacząco ograniczyć pewne funkcje telefonu, ale przez to będziemy mieli naprawdę długi, długi czas pracy na baterii. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie, jak Wam się podoba ten model, jak Wam się podobają inne modele z serii Xperia X. Zachęcam do obejrzenia prezentacji właśnie tych modeli, ja może umieszczę je w opisie filmu, jeżeli będziecie zainteresowani. Zachęcam również do oceny filmu, jeżeli Wam się podoba, proszę o łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół. I jak to zwykle bywa, zachęcam Was również do subskrypcji kanału testhub.pl.